Dzień dobry w kolejnym vlogu. Mamy maj, rozpoczynamy nowy miesiąc i ja chciałam ten miesiąc rozpocząć od typowo tematycznego vloga w otoczeniu roślin. W kwietniu ominęły mnie wszystkie festiwale roślin, które były organizowane jak to każdej wiosny, każdego roku w poszczególnych miastach. Na żadnym z nich nie byłam. Również na tym organizowanym w Centrum Kongresowym w Katowicach byłam w zeszłym sezonie, w tej edycji jesiennej. Darowałam sobie tym razem, bo raz, że byłam w pracy, a dwa, już wiem, jak takie festiwale roślin wyglądają. I czy ceny tam nie zachwyciły, albo jakieś specjalne okazy, to nie. Jak pamiętacie, może wtedy wróciłam do domu tylko z osłonką i z trzykrotką. Darowałam sobie festiwal organizowany w Centrum Kongresowym w Katowicach, ale za to byłam na dwóch innych festiwalach roślin. Na jakich? Za chwilkę Wam pokrótce powiem. Przychodzę do Was z herbatą, więc jeśli macie czas i ochotę, odpocznijcie i zrelaksujcie się przy moim vlogu zielonym tym razem. Byłam na dwóch festiwalach roślinnych. Na jakich? Za chwilkę Wam powiem. A na jeden z nich Was już teraz zapraszam. Króciutki materiał z festiwalu roślin, który był ostatnio w OBI. Tak, byłam tam. Pojechaliśmy do OBI zupełnie przypadkiem po jakieś rośliny, o ile dobrze pamiętam, jednoroczne na balkon, żeby luknąć, co tam na ogrodzie w OBI słychać, jeżeli chodzi o kwiatki kwitnące. No a zahaczyłam się tak mimochodem na festiwal roślin, który akurat miał się rozpocząć. Przyjechaliśmy w odpowiednim czasie, trafiliśmy w samo centrum świeżutkiej wiosennej dostawy zielonych. Co zobaczyłam? Zapraszam Was na krótki materiał, króciuteńki. Wchodzimy do OBI, już za progiem czeka nas wystawa roślin kolekcjonerskim, a na pierwszy rzut idzie Monstera Adasoni Mint za 70 zł, super cena uważam. Tutaj Ring on Fire i Syngonium Mojito za jedyne 33 zł. Po lewej stronie widzimy storczyki dekoracyjne, te jubilerskie. Też całkiem fajna cena, za 40 zł bodajże. Tak, za 40, a obok mamy sadzoneczki Anturium Silver Blush za jedyne 30 zł. Niby to maluchy, ale uważam, że cena jest świetna, jak za takie Anturium. Niby maluszki, ale naprawdę sadzonki super, świetne wyglądają. Tutaj bromelia za 16 zł i cała wystawka anturiów. Kolejno fikusy dębolistne, bambino i monstera dubia. Nie wiem, dlaczego w sumie nie kupiłam, była za 80 zł, taka już też dosyć spora na paliku. Tutaj, jak wspominałam wcześniej, za 28 zł fikusy dębolistne, tak zwane bambino i monstera. Zobaczcie, jaka duża sadzonka, ona była za 220 zł. Przechodzimy do wystawki z kaktusami. Mnóstwo kształtów, kolorów, form. Niektóre mi się bardzo spodobały. Jak nie jestem kaktusowa, tak tutaj uważam, że te kaktusy były warte uwagi. Na przykład taka krasula za 20 zł. Nieduża, ale całkiem sympatycznie wyglądała. Te kulki tam z tyłu za tą krasulą po lewej stronie podobały mi się. Nie wiem, dlaczego ich nie kupiłam. I monstera, która wpadła mi w oko, ale ostatecznie powstrzymałam się przed zakupem. Philodendron Paraiso Verde za 39 zł i Monstera Adasoni Variegata za 150 zł, 149. Dalej mijamy bluszczyki za 7 zł i przechodzimy do roślin kwitnących, takich jak oplątwy, które można było kupić za 49 zł. Dalej mamy anturia. Anturia te kwitnące, różne kolory, zarówno pomarańczowe, czerwone, pobiałe i aszynentusy za 74 zł, takie ogromne, wiszące sadzonki. No było na co popatrzeć. Dalej mamy rośliny owadożerne.
też różne ceny od 35 do ponad 40 zł. I kaktusy. Kaktusy z ogromnymi kolcami, ale do kaktusów zaczynam czuć sympatię. Na storczyki też rzuciłam okiem, choć nie było jakiegoś specjalnego wyboru. Zielistki, pileje, skrzydłokwiaty, monstery, samiokulkasy, sanseverie czy stopy słonia tak zwane. Do wyboru, do koloru była też i Medinilla kwitnąca za 74 zł. Ja wolę sobie na nią tylko popatrzeć. Tutaj kolejne monstery, już takie mniejsze okazy za 18 zł. Maluchy tak zwane, sznur pereł, filodendrony też za 12 zł. Kawa. I na górze eszynentusy. Lubię oko na nich zawiesić. Tutaj filodendrony White Princess. Też mniejsze okazy, bluszczyki, paprotki, kalatee. Draceny, sansevierie. Dalej mamy begonie różnokolorowe, też maluszki, fikusy czy alokazje. Filodendron Brazil na przykład za 17 zł, paprotki za 19 zł. I kaktusy z dorobionymi oczkami, na przykład, a tu kaktusy wariegata. Roślin do wyboru do koloru nie brakowało też, czy gruboszy, także zwanych drzewek szczęścia, aloesów, haworsi, było wszystko, palemki. I tu przyciągnęła moją uwagę ta Diefenbachia Crown, jaka ona była duża za jedyne 179 zł. Piękna roślina i naprawdę gdybym miała troszkę więcej miejsca w mieszkaniu, to na pewno bym ją kupiła, bo wyglądała cudnie. Jeszcze tak wielkiej Diefenbachii nie widziałam, tu równie duża alokazja. Zaraz Wam tutaj przyłożę rękę, o widzicie. Jaki ten liścior jest mega ogromny. No nic, tylko więcej miejsca w mieszkaniu. Tu różnego rodzaju sansevierie, no i ten kolekcjonerski skrzydłokwiat. Monstery zwykłe, zielistki, storczyki, również takie podkoloryzowane, nakrapiane. I dzwonki campanula, ale to już bardziej ogrodowa roślina. Były również pięknie wybarwione agleonemy. Skrzydłokwiaty również nabrały troszkę innych barw niż w rzeczywistości są, pofarbowane po prostu, no ale pomińmy to milczeniem. Jeszcze raz rzut okiem na skrzydłokwiata kolekcjonerskiego, ale on miał kwiat kwitnący. I tutaj mamy epipremna, które już się pieły po paliku, takie większe okazy, jak i drzewka cytrusowe też można było kupić. Przechodzimy do marant, kalatei, ale obok kalatei to ja tylko przechodzę obojętnym krokiem. Lubię spojrzeć na ten obrazek na blaszce liściowej, ale kalatee w ogóle mnie nie kuszą. I to anturium jeszcze przyciągnęło moją uwagę, kosztowało zaledwie 87 zł, a był to naprawdę spory okaz. Dalej przechodzimy do frytków, takich zwykłych, ale cudne były. Mnie została tylko bulwka i jeszcze agleonemy.
były bardzo duże sadzonki w różnych kolorach. W sumie to nie wiem, dlaczego żadnej nie kupiłam. I to tyle, jeżeli chodzi o przegląd roślin w obiegu. Ja byłam tak zaskoczona tą ilością roślin, tak zaskoczona tymi cenami nawet, które mogły śmiało konkurować z cenami, które były na festiwalu roślin w Katowicach, że normalnie przychodziłam obok zielonych, obojętnie, dużo egzemplarzy minęłam. Miałam tam na uwadze jedynie tą oblikę, monsterę. Serce mówiło brać, 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 ale mój rozsądek, mój rozum, jeszcze go mam, podpowiedział mi, żebym się opamiętała i przeszła jednak obok tej obliki obojętnie. Ona wymaga jednak dużej wilgotności powietrza. Teraz nadchodzą ciepłe dni, okres letni, więc u mnie w domu by nie przetrwała. Ale kupiłam coś. Kupiłam 3 rośliny i za chwilkę Wam pokażę, na co się skusiła. Teraz przechodzę do zielonych z festiwalu roślin z Obi. I pierwszą rośliną, którą kupiłam, jest maranta Lemon Lime. Kto mnie ogląda, ten wie, że nie jest to moja pierwsza przygoda z marantą Lemon Lime. Ona ma bardzo ładny rysunek na blaszce liściowej, ale niestety to jest egzemplarz, który u mnie w mieszkaniu żyje przez jakiś czas, przez kilka miesięcy, a później pada przez wciornastki lub przędziorki, które atakują maranty. Duża sadzonka, wiadomo, maranta jest rośliną płożącą. Ja ostatnio zabrałam się za przesadzanie wszystkich moich zielonych, tych, które ostatnio u mnie zamieszkały. I przesadziłam już praktycznie wszystkie. Zostały mi tylko sukulenty do wsadzenia, ale podłoże już mam, więc zajmę się nimi w najbliższym czasie. Tak, sprężyłam się w sobie i wszystko poprzesadzałam, żeby rozpocząć ten maj ze spokojną głową, że wszystkie rośliny mam ogarnięte i siedzą w świeżym podłożu, nie tym produkcyjnym. Tak więc pierwsza roślina z Obi to maranta Lemon Lime. Duża sadzoneczka, opłacało się ją kupić, więc choćby miała ze mną zamieszkać na najbliższe 2-3 miesiące, to uważam, że i tak warto. Kolejną rośliną, którą chwyciłam z regału w Obi, jest syngonium Motlet Moito. I zobaczcie, jak pięknie jest wybarwiona ta sadzoneczka. To syngonium również kosztowało około 30 zł, jeżeli już to 30 z groszami. Tu już puszcza nowe listki, to syngonium, gęsta sadzonka. Ja jak przesadzałam, to w sumie tutaj były takie 3 mniejsze sadzonki wsadzone do jednej doniczki. Podłoże oczywiście było produkcyjne, więc trzeba było wymienić, ale teraz już syngonium siedzi w bigosie i mam nadzieję, że będzie ładnie rosło. I trzecia roślina, o którą byście mnie nie podejrzewali, a przynajmniej ja sama siebie o tą roślinę nie podejrzewałam, że kiedyś zdecyduję się ją kupić. Jest to kaktus, ale jest to wyjątkowy kaktus, na którego miałam chrapkę już od kilku miesięcy, ale cena jednak mnie przerastała jak za tak maleńki egzemplarz. A w Obi kaktus 7,5 cm kosztował zaledwie 40 zł, więc powiedzcie mi sami, jak mogłam się nie skusić na takiego maleńkiego kaktusika. Ja ogólnie fanką kaktusów nie jestem, ale to jest kaktus wyjątkowy, bo kaktus nazywa się gymnokaktus i jest to kaktus variegata. To jest krzyżówka odmian i w naturalnym środowisku nie spotkacie tak wybarwionego kaktusa, ale on tutaj ma całą gamę kolorów, od pomarańczowego przez żółty do czerwonego, no i oczywiście zielony. Także nawet te kolce w tym przypadku mnie nie przeraziły i sięgnęłam po tego kaktusa, gymnokaktus. I to jest właśnie jedna z tych roślin, która jeszcze nie jest przesadzona do podłoża, do kaktusów i sukulentów, ale zrobi się w najbliższym czasie. Zobaczcie sami, czy te barwy tego kaktusa
nie są świetne. Jeszcze mam ochotę na euforbię z tej samej rodziny kaktusowatych, również z kolcami. Ja unikam kolczastych roślin w domu, no ale nie mogłam się oprzeć takiemu kaktusowi. Tak jak mówię, jeszcze poluję na euforbię, ale jak kiedyś ją upoluję, to na pewno Wam pokażę. I to jest jeden z trzech kaktusów z moich ciej listy. Jak będą się pojawiać kolejne u mnie w mieszkaniu, to na pewno będę Wam zdawać z tego relację. I to tyle, jeżeli chodzi o festiwal roślin z OBI. A teraz przechodzę do drugiego festiwalu roślin z Biedronki tym razem. Ostatnio Biedronka szaleje, jeżeli chodzi o zielone, pojawiające się co nóż nowe w markecie, więc też nie przeszłam obok tych kuszących propozycji cenowych, obojętnie. I pokażę Wam teraz serię roślin, która zamieszkała u mnie w przeciągu 2 miesięcy. Jest troszkę tego i już Wam pokazuję, co kupiłam. Choje. Wyjątkowo jest to choja, która ma taką metalową podporę, ale nie w kształcie koła, a po prostu w kształcie takiego stożka. Jest to choja Australis Elisa, ta najzwyklejsza, najpopularniejsza. Nie wiem, ile ja już za nią zapłaciłam, ale myślę, że około 24 zł. Tak mi się wydaje. I właśnie były dostępne i na bazie koła opartej, i właśnie w formie takiej podpory metalowej w kształcie stożka. Ja zdecydowałam się na tą drugą. I jak widać, na gałązkach pojawiają się już nowe listka. Też już jest przesadzona do podłoża. Brakło mi tylko produkcyjnych doniczek przeźroczystych, więc musiałam po prostu przesadzić ją do tej samej doniczki. Tyle tylko, że zmieniłam na podłoże do choi. To jest pierwsza roślina z Biedronki. Drugą w mojej kolekcji jest zielistka. Ta jakaś taka, wydaje mi się, o ciemniejszym wybarwieniu, tych brzegach liści, też gęsta sadzonka. Zapłaciłam za nią 13 zł. Pióropusz ma niezły, też już przesadzona do bigosu. Także stwierdziłam, że za taką cenę to ja na zielistkę się skuszę. Tu już w domu wypuściła mi taki pędzik, który zaczyna kwitnąć. Ja to najprawdopodobniej, chociaż nie kwitnąć. Tu już idzie po prostu nowy chyba maluszek, bo to raczej nie kwiat. Także odnóżkę już ma. Niech sobie rośnie, żebym miała kolejne sadzonki, bo zielistki łatwe są w utrzymaniu. A przyda mi się, żeby zagęściły mi tutaj regał, tą biblioteczkę, którą mam na ścianie po przeciwnej stronie okna balkonowego. Tam słońca jest niewiele, więc myślę, że taka zielistka poradzi sobie w nieco ciemniejszym miejscu. Chociaż nie mogę powiedzieć, że tam jest ciemno, bo jednak to jest strona południowa. Kolejną rośliną z Biedronki, która również jeszcze nie jest przesadzona do odpowiedniego podłoża, jest w produkcyjnym, ale zmienię to na dniach, jest Sansevieria Moonshine. Siostrze też kupiłam taką samą, z tym, że dałam jej ładniejszą sadzonkę. Ta ma nieco mniej liści, ale widzę, że idzie już tam nowy listek. I też dałam za tą Sansevierię około 20 zł, 20 z groszami. Też już nie pamiętam dokładnie, jaka była jej cena. A jak już o Sansevieriach mowa, to jeszcze kupiłam taką nieco większą. Warto ją było, myślę, kupić. A to jest roślina niezniszczalna. Ale też ją muszę przesadzić w najbliższym czasie. Kolejna roślina, również za 13 zł, to zwyklaczek, a mianowicie jest to grubosz. Grubosze już miałam przez dobrych kilka lat, ale nie w tym roku, nie w tym sezonie, w zeszłym sezonie padła mi sadzonka.
był już taki duży, rozłożysty, ale po kolei te listeczka w okresie jesienno-zimowym zaczęły odpadać. Nie wiem, czy to kwestia jakiegoś przelania. Chociaż ja nie mam ciężkiej ręki do przelewania, ale coś mu się niedobrego zadziało. Szkoda mi było bardzo, bo już naprawdę te gałązki, tutaj ten grubosz miał takie twarde, tworzyły taki jakby pień drzewa, no ale niestety drzewko padło, więc kupiłam za 13 zł nową sadzonkę. Też całkiem fajna, duża. Mam nadzieję, że będzie rósł bez problemu i też to jest już ostatnia roślina, którą muszę przesadzić. Kolejna zielona to paprotka. Druga paprotka w mieszkaniu na chwilę obecną. Ta tfu na górze, na biblioteczce tutaj na witrynce. Nieźle się trzyma, wypuściła kilka nowych listków już u mnie. Nie jest jeszcze okazem gęstości, ale wszystko idzie ku dobremu. Ja jej tutaj już nie tykam, niech sobie ona rośnie na spokojnie w jednym miejscu. I jako, że rozchochociła mnie ta paprotka u góry, Boston Blondie mam na myśli, to kupiłam kolejną do kolekcji. Tak delikatnie będę do nich podchodzić, żeby poczuć czacze do nich. I kupiłam sobie taki egzemplarz i jest to paprotka Daffy, chyba tak się nazywa, również za 13 zł. Takie ma drobniutkie na przemian legle ustawione listeczka, bardzo drobniutkie, takie kuleczki, świetnie wygląda. Mam nadzieję, że tylko nie będzie tracić tej gęstości u mnie w mieszkaniu. Ale co już będzie. Kolejną rośliną, już przechodzimy do takich bardziej kolekcjonerskich, które ostatnio pojawiły się w Biedronce. Teraz są alokacje, ale ja wszystkie grzecznie ominęłam i na ani jedną się nie skusiłam. A chwilę przedtem były filodendrony dostępne w Biedronce, również po okazyjnej cenie. I ja skusiłam się na Monsterę Minima, Raphidophora tetrasperma, tak zwana. Mam, ale no jak mogłam się oprzeć, żeby nie kupić takiej gęstej drugiej sadzonki. Tą jedną mam pociętą, ona już ładnie zaczyna mi rosnąć. Jak ta się rozbuja, to wtedy obydwie wsadzę do jednej większej donicy i będę prowadzić je po paliku ku górze. Taka sadzonka, też tu ładny, ma już stożek wzrostu, z którego wypuszcza nowe liście. Filodendronem, który przykuł moją uwagę, jest filodendron Prince of Orange. Nie wiem, czy to dokładnie ta odmiana, ale na takiego mi wygląda. Te pomarańczowe przebarwienia tych młodych listków. Też fajna sadzoneczka. Wybarwienie listków uważam, że jest super. Też już jest w bigosie. I do kolekcji kupiłam jeszcze filodendrona Red Sun. Podobny do tego of Orange, tyle że młode listki wybarwiają się bardziej na kolor czerwony. Były jeszcze dostępne różnego rodzaju filodendrony, między innymi widziałam Squamiferum, Silver i tego kupiłam mojej siostrze, dam jej. Ona mówiła też, żeby jej kupić tą Monsterę Minimę, więc muszę jej tylko te rośliny w najbliższym czasie podrzucić jakoś. I były Verrucosum, Gloriosum, czyli te wszystkie filodendrony z liśćmi welwetowymi, ale nie, one już też nie kuszą, bo ja wiem, że to jest tylko pożywka dla wciornastków. W sumie ani dla mnie, ani dla niej, bo takiego filodendrona nie sięgnęłam. Welwetowe liście bardzo mi się podobają u filodendronów, ale wiem, że są też fajną pożywką dla wszelkiego rodzaju robactwa. Ja sobie tylko mogę popatrzeć na welwetowe liście, bo wiem, że prędzej czy później to takie filodendrony padną. I jeszcze jednego mam filodendrona z Biedronki. Już Wam pokazuję, co to za jeden. Kupiłam filodendrona
White Knight, czyli biały rycerz, ponieważ łodyga ma tutaj wybarwienia takie bordowo-zielone. Jest bardzo podobny do filodendrona White Wizard, biały czarodziej, ma te łodygi zielone, bardziej zielone. Tak jak widać, mają przebarwienia w kolorze bordowym. Ja już miałam tego filodendrona White Knight, ale kupiłam go na Planta Nova w mega okazji. Bardzo niesfornie rósł. Ja go kupiłam w okazyjnej cenie. Tą łodygę miał tak uformowaną, tak grubą, że nie dało się zrobić żadnej szczepki od niego, uciąć w żadnym konkretnym miejscu. Więc ja po prostu poddałam się. On mi tak jakoś zaczął dziko rosnąć zupełnie, przechylać się we wszystkie boki, więc się poddałam i po prostu go zlikwidowałam. Na to miejsce kupiłam nową, mniejszą sadzonkę, która póki co rośnie w sposób kontrolowany. Filodendron wypuścił najnowszy listek, już rozwinął go tutaj u mnie. No takie średnie wybarwienie ma. Ja mu muszę zmienić jeszcze lokalizację na bardziej słoneczną, z rozproszonym światłem delikatnie. Myślę, że być może zamieszka on właśnie na tym stoliczku tutaj u mnie, pod ręką, pod okiem. Philodendron White Knight. Domyślacie się, jaka ostatnio roślina zrobiła furorę w Biedronkach i jest to Monstera Thai Constellation. Ja mam Monsterę variegatę, ale bardzo ciężko, opornie mi ona, ta sadzonka rośnie. Ja za nią zapłaciłam wtedy, kiedy ją kupowałam, a kupowałam cienką sadzonkę do ukorzenienia, jednolistną. Chyba zapłaciłam za nią ponad 150 zł. Ona mi wypuściła pięknie korzenie, zaczęła rosnąć, ale zaczęła też puszczać liście białe, typowo białe, więc wystawiona była na pewną śmierć. Ja ten ostatni liść tej monstery mojej wariegaty ucięłam, szczyt ścięłam i długo, długo stała, aż w końcu teraz ruszyła na nowo, ale bardzo dziwnie mi rośnie. Jak będę robić przegląd roślin w mieszkaniu, to pokażę Wam tą roślinę, jak zresztą wszystkie pozostałe w moim mieszkaniu. I sami zobaczycie, jaki to jest trudny egzemplarz do opanowania. Dojrze przez okres jesienno-zimowy, odrzucała biel na swojej blaszce liściowej, to jeszcze mówię Wam, ona dziwnie rośnie. U nas nie było dostępnych w Biedronkach, tutaj w naszym mieście, tych Monster Thai Constellation, ale kupiła mi u siebie siostra. Ona mi wtedy podesłała na Messengera zdjęcia dostępnych u nich w mieście sadzonek, więc ja zaznaczyłam szybko kółeczkami te najładniejsze dwie z myślą taką, że po prostu jedną weźmie dla siebie, a drugą dla mnie. Ale ona nie. Ona wzięła te dwie, które zaznaczyłam jej w kółeczku, dla mnie i dwie kolejne dla siebie. Więc tym sposobem mamy po dwie sadzonki Thai Constellation. Jakoś tak jej się trafiły wszystkie pięknie wybarwione. I ta tutaj u mnie ma już nowy liść, który wyrósł u mnie już, zdążył. Widzicie po jaśniejszym wybarwieniu, że jest świeżutki, młodziutki. I druga sadzoneczka też już u mnie zdążyła wypuścić kolejny listek. Tu widać, możecie zauważyć. No pięknie wybarwione są te liścia. I jak wiecie, sadzonki były po 80 zł każda. Ja posadziłam dwie do jednej większej donicy. Na razie bez podpory, ale ja tu wsadzę jakiś co najwyżej póki co bambusowy kijek. A jak będą ładnie rosły, to zobaczy się, co dalej z nimi zrobić. W każdym razie sami widzicie, że za takie dwie sadzonki
zapłaciłam 160 zł, a 2 lata temu miałam jeden liść nieukorzeniony za ponad 150 zł. Tak się czasy zmieniają i ja cieszę się, że mogę po prostu sobie pozwolić na kolekcjonerskie, tańsze rośliny. Aż tak specjalnie za tymi sadzonkami to ja nie biegałam. Po prostu okoliczności mi sprzyjały i trafiły mi się jak ślepej kurze ziarno. To tyle, jeżeli chodzi o te moje rośliny, nad którymi ostatnio spędziłam sporo czasu, żeby je wszystkie poprzesadzać do nowego podłoża, ale są. Teraz tylko muszę przemyśleć sprawę, gdzie je tutaj poustawiać. Już muszę znaleźć im miejscówkę taką wiosenno-letnią i brać pod uwagę to, że na parapecie tutaj od strony południowej będzie mocno prażyć słońce, ale ja się zastanowię, co mam zrobić. Jest majówka, mam trochę czasu na przemyślenie sprawy, gdzie, która, w którym miejscu ma zamieszkać. Teraz dopijam herbatę. Wam już chciałam dzisiaj podziękować za czas, który poświęciliście na obejrzenie tego vloga. Życzę Wam udanych tych wolnych dni. Jutro idę do pracy. Z piątku na sobotę mam z kolei nockę, więc u mnie taki średni, ten długi weekend. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam słonecznego dnia i do następnego razu. Papatki.